Cześć kochani, z tej strony Magda. Zapraszam Was na nowy film, tym razem jest to projekt Denko. Postanowiłam, że zrobię wielkie porządki w mojej szufladzie z kosmetykami kolorowymi i okazało się, że mam tam dużo różnych staroci, które już do niczego się nie nadają. Część kosmetyków dawno się skończyła, bądź jest przy samiutkim końcu i są to kosmetyki nienaturalne. I tych właśnie dzisiaj będziemy się pozbywać. Ponieważ, nie wiem czy wiecie, ale staram się całą moją kolorówkę, tak jak i pielęgnację, zamienić tylko i wyłącznie na kosmetyki naturalne. Także zapraszam Was do oglądania. Położyłam te wszystkie kosmetyki przed sobą, wyszło ich całkiem sporo i wszystkie Wam po kolei pokażę i opowiem, dlaczego je kupiłam i czy mi się sprawdzały. Bo jeżeli Wy używacie kosmetyków nie tylko naturalnych, no to może znajdziecie tutaj coś dla siebie, bo część była naprawdę fajna. No dobra, to zaczynam od początku. Pierwsze to są paletki cieni. Ja ogólnie cieniami się prawie nie maluję. To znaczy mam, najchętniej miałabym jedną paletkę z wszystkimi kolorami ziemi i nimi się po prostu malowała. I teraz tak mi zostało. Mam tylko jedną naturalną paletkę cieni. Natomiast wcześniej miałam dziwną potrzebę kupowania co chwilę jakichś odcieni i trochę mi tego się nazbierało, mimo że po prostu ja się oczu prawie rzadko maluję. No rzadko maluję, można powiedzieć, że raz w tygodniu, tak myślę, raz w tygodniu maluję oczy. Po co mi tyle tych cieni? Nie mam pojęcia. No i dobrze, kiedyś była moda na paletki Sleek. To jest moja pierwsza paletka Sleek, pierwsza i ostatnia. To jest Eau Naturelle 601. Zobaczycie, jaki to jest stan tego zużycia. Wygląda to tak. Odbija mi się to wszystko w lampie. Musicie mi wybaczyć. Musiałam włączyć lampę, ponieważ pogoda jest koszmarna. Po prostu ciemno na dworze, nic nie widać. No i tyle ich zużyłam. I jaka jest moja opinia na ten temat? No cóż. Brakuje perłowego cienia do podkreślenia łuku brwiowego i do kącika oka, to jest po pierwsze. Po drugie, są tu trzy cienie takie brokatowe, one się strasznie osypują, maty są ok, pigmentacja jest bardzo różna. Ogólnie chyba nie polecam, to jest tania paletka, ale ja nie wiem, chyba jej nie polecam, więc ta od razu idzie do kosza. Następna paletka, cztery kolory tym razem, to jest paletka Avon, wygląda tak, a z zewnątrz tak, czyli taka pantera, tygrys, nie wiem, chyba tygrys, tak, Tiger's Eye się nazywała. No kolory są dość dyskusyjne, jako że te dwa złote były jeszcze ok, natomiast ten, nie mam pojęcia do czego miałabym go użyć. Ten był tak blady, że nie zostawiał właściwie śladu. Także tych z Avonu nie polecam. To są chyba jedyne cienie, jakie z Avonu kiedykolwiek posiadałam i no, bez szału. No, jak widzicie, zużycie jest naprawdę niewielkie, ale mimo wszystko nie. Do wyrzucenia. Następna paletka. Tym razem mamy trzy kolory. I dlaczego ja ją wybrałam? Nie mam pojęcia. Jest to paletka L'Oreala. Takimi oto trzema odcieniami. No nie wiem, czy to jest do mojej karnacji i do mojego koloru oczu taki dobry wybór. Nie mam pojęcia. Użyłam ich kilka razy. Prawdę mówiąc, ostatni raz używałam fioletowego cienia do powiek, kiedy byłam na studniówce. To było wiele lat temu, uwierzcie mi. Nie mam pojęcia, dlaczego je kupiłam. One były dobrej jakości, naprawdę. Natomiast wow, to jest seria Eva Longoria, no proszę. No tak, do Ewy Longorii może by pasowały. Do wyrzucenia. Następnie, takie oto kółeczko z Bourjois w kolorach zieleni, brązu. Tam mamy taki złoty po środku. Całkiem fajne, tylko tak szybko się jakby zepsuły, że po prostu przestały w ogóle ślad zostawiać. Przestały malować. Nie wiem, czy one były jakoś, ta formuła jakaś taka zbyt była zbita, czy co. Po prostu one są twarde, no i przestały szybko malować. Używałam ich kilka razy. Fajne były, no ale do widzenia. Teraz taka zmitrężona trochę paletka. Catrice, cztery kolory, Absolute Eye Color. No i tu też, znowu wybór. Oczywiście nie wybrałam tej palety dlatego, że miała ten kolor, tylko te dwa mi się spodobały i ten myślałam, że będzie na linię rzęs. Ona była fajna, no ale kurczę, ja się tak słabo maluję i tak mało maluję, no że to nie dało rady tego zużyć, no.
po prostu musisz już do wyrzucenia. Ona ma z 8 lat. Do widzenia. Bardzo fajna paleta, której naprawdę byłam zadowolona i której jeden kolor mi po prostu upadł i odpadł, to była ta Isadora 51 Cappuccino. Ja nie mam pojęcia, czy te palety jeszcze są dostępne, gdziekolwiek w ogóle. Także ta Isadora była naprawdę fajna. Fajnie malowała, no ale się trzasnęła mi była i o ziemię i niestety pękła. Ja to później ratowałam, ten jeden w ogóle mi się zniszczył. Serio. Do widzenia. To był, teraz wam pokażę, mój wybór po prostu życia. Ani razu tego cienia nie użyłam, chociaż wielokrotnie swatchowałam go na ręku, bo się zastanawiałam, gdzie ja go mogę użyć. To jest kolor 770 Smoothie Operator. Nie wiem, dlaczego tak się nazywa. Jest taki żółty. Jest zimny żółty, jest okropny po prostu, okropny. Naprawdę nie sądziłam, że... Dlaczego? Co ja miałam na myśli go kupując? Nie mam pojęcia. Pieniądze w błoto. Do widzenia. Dobra, to były wszystkie moje paletki. Tak, to były głównie paletki w tej całej kolekcji. Dobrze, ale teraz dalej. Kosmetyk, który byłam bardzo zadowolona, to było Honolulu, Honolulu, czyli bronzer od W7. Zostało go tyle. Czyli tu został brud, a tu została odrobina bronzera. Już nic z niego nie wyciągnę. On był fajny. Naprawdę byłam z niego zadowolona, on mi się podobał. No ale skończył się, więc arrivederci Roma. Róż. Jeden róż. I to też był bardzo fajny róż. Róż Essence. Cies, wszystko zdrapało. O, tu jest napisane 10. Heat Wave. I to był taki fajny róż, ponieważ on po jednej stronie miał pomarańczkę, a po drugiej stronie miał taki żarowiasty, ostry róż. I ta pomarańczka, jak widzicie, bardzo mi się podobała. Zużyłam ją do końca, natomiast tego różu użyć, no to chyba nie. Za dziki kolor dla mnie. Też już staroć. Do widzenia. Mam jeden rozświetlacz, którego jestem bardzo zadowolona. Ale też już musimy się pożegnać, tym bardziej, że jak widzieliście kilka filmików wcześniej, robiłam taki test kolorów kosmetyków naturalnych Nuti Noiti, matko, jak to się nazywa? Noiti Cosmetics, Noiti Minerals. Czekaj, da. Dobra, Noiti Minerals. Przepraszam. I tam kupiłam rozświetlacze, później kupiłam pełnowymiarowe rozświetlacze, więc rozświetlacze mam. Natomiast ten oto Vibo Diamond Illuminator, rozświetlacz prasowany, był superaśny. Jak wam obojętnie, czy kupujecie zwykłe, czy naturalne, polecam. On kosztował, nie wiem, 10 zł? Może? Nie mam pojęcia. W każdym razie, super. Ten polecam zdecydowanie. Ale do widzenia. Mam te nowe, ten już stary. Skończył się prawie, do widzenia. Teraz coś, czego użyłam raz. Raz. Jest to baza marki Avon, podcienie do powiek. Tak, kolejna rzecz dla osoby, która maluje powieki bardzo często. Zapaszek zyskało dziwny, wygląda to tak, jest to kremowa konsystencja i niestety szału to nie robi. Bardzo szybko się psuje, ta formuła jest nie do wybrania. No i według mnie nic to nie robi z cieniami. Więc bez żalu mówię, o, stolowista. Następnie puder. Przepraszam, włosek mi tu przyleciał, bo mnie pies mój niedawno odwiedzał, więc coś tu lata jeszcze w powietrzu. Puder. Puder Miss Sporty. Bardzo tani puder. Bardzo fajny zresztą. Ja byłam z niego zadowolona. To jest kolor taki o... Taki o 001 transparent. On nie jest do końca transparentny, bo jak w zimie jest na taki bladziów bladziów, no to jego widać mimo wszystko. Natomiast to jest całkiem fajny puder. Fajnie utrwala makijaż. Jest ok, no jest to tani kosmetyk. Polecam. Z tej serii zostawiłam sobie taki, bo czasem, naprawdę rzadko, ale czasem muszę po prostu jakąś maluteńką kosmetyczkę ze sobą wziąć, a będę musiała, wiem, że będę musiała poprawić makijaż,
Więc po prostu biorę taki puderek, więc go zostawiłam sobie w mojej kolekcji. Natomiast ten, no, do niczego się za bardzo nie daje. On też jest bardzo, 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 bardzo stary. No i się trochę zużył, no i tak, już ma zapaszek, więc do widzenia. Koniec tych pudrowych kosmetyków. I jeszcze mamy, tak, małe podkłady, które ja już wąchałam. Uwierzcie mi, stare są bardzo. Pierwszy fajny podkład, taki mój na wiosnę i jesień, ponieważ on, mimo że ma kolor 100 Ivory, to taki super jasny nie jest, ale jest to fajny podkład. Lasting Finish, 25 godzin, nude, marki Rimmel. Całkiem spoko podkładzik, nie był zły, chyba się nie fokusuje, no ale co ja poradzę. O, właśnie tak wyglądał. No, ale się skończył właściwie, zepsuł i zestarzał i używam teraz innych kosmetyków do twarzy, do makijażu, więc do widzenia. I mam jeszcze tak, to jest dopiero coś. Maybelline Affiniton. O, patrzcie jaki ciemny. Ja go używałam zawsze na wakacjach. I używałam go 4 pompki na tych wakacjach, jak już było dzień właściwie przed wyjazdem z powrotem do domu, bo wtedy byłam właśnie tak opalona, na taki kolor. A jak wracałam, minęły 3 dni, już nie miałam tego koloru, więc używałam go przez kilka lat, po parę pompek w roku. Więc wyobrażacie sobie, jaki to starość. Do widzenia. I mam jeszcze 2 podkłady, które bardzo usilnie piłowałam. Ten się rozwalił. To były Revlon Colorstay. Taka była moda na ten Revlon straszna. Pierwszy to jest odcień 110 Ivory. Tak, 110 Ivory. I on był taki beż, róży, coś takiego. Na zimę go używałam. Był całkiem spoko. Ale używałam też innego odcienia. 150 Buff. Zobaczcie, ten wygląda w miarę naturalnie. Tylko dla bladej cery. Ten natomiast, no to jest kolor skrypty dosłownie, bo to jest jasno-szary kolor. Nie wiem dlaczego ja twierdziłam, że to jest mój kolor twarzy i go nim się malowałam. Nie mam pojęcia. Równie dobrze ten filmik to mógłby być opowieści skrypty makijażu, ponieważ pokazuję Wam tutaj różne moje błędy, także makijażowe. Nie tyle to jest takie denko typowe, a zużyłam ledwo co i wyrzucam. Nie. Ja to używam dawno temu. Dlaczego ja to nadal miałam? Nie mam pojęcia. Naprawdę. Sprzątałam tą szufladę kilkakrotnie. Nie wiem. Dobra, nieważne. Podziękujemy tym wspaniałym odcieniom. To nie były złe podkłady. Jeśli chodzi o utrzymywanie się, konsystencję, nakładanie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to wszystko było ok. Natomiast kolorystycznie brat. No i dobra. I jeszcze mam takie coś. Wow. Takie coś mam tu jeszcze. Czyli różne kredko, mazaki i tak dalej. Więc szybciutko. Patrzcie na to. To jest kredka z Oriflame. Jeżeli ktokolwiek miał coś z marki Oriflame, to powinien wiedzieć, mam nadzieję, że to widać, że to logo Oriflame z tym wielkim O, to już nie obowiązuje lat wiele. Naprawdę wiele lat nie obowiązuje. Miałam taką czerwoną konturóweczkę. Gwiznęłam ją mamie, jak się wyprowadzałam kilka lat temu z domu. No i nie wiem, czemu ją zostawiłam. Chyba jej nigdy nie użyłam. Z Avonu mam 2 takie konturówki do oczu. Myślę, że one jeszcze są w ofercie. Czarna i Smoky Diamond, czyli taki szary, niby z takimiś no, drobinkami takimi diamentowymi. Nie wiem, nie było tego widać. To jest taka wysuwana kredka, trochę jeszcze tego zostało, ale ja tego po prostu nie używam. One jakoś stwardniały dziwnie. A ta czerń jest tak czarna, że jak ktoś lubi czarną czerń, no to to było fajne. Natomiast no, to nie do mojej jasnej karnacji, nie do mojej urody blondynki. Nie pasuje, przynajmniej ja tak uważam, że nie pasuje. Do widzenia bez żalu. Mam jeszcze kredeczkę z Avonu, taką tutaj grzebyczek, tutaj kolorek. Tylko niestety to była kredka do brwi, bo to też było do wyczesywania brwi. Natomiast... ja nie wiem, ja nie umiem się chyba kredkami malować, wolę cieniem na pędzelku, bo kredką to mi jakoś nie idzie. Także zużyłam to ile mogłam i do widzenia. To był zakup po prostu życia.
Col Kajal marki Catrice, czyli totalnie biała kredka, którą nie wiem czemu myślałam, że będzie fajna na linię wodną, a powinna być jakaś beżowa, a ja wzięłam białą. Dobra, to zostały mi dwie ostatnie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest takie coś marki Eveline w kolorze light, korektor do brwi. Ja mam nowsze opakowanie, które jeszcze używam. Wygląda to teraz tak, 5 w jednym, o Eveline, i to było fajne, naprawdę, to polecam do brwi, nie znalazłam jeszcze odpowiednika naturalnego, więc to mi na razie wystarcza, to nowsze opakowanie, no to jest fajne, no fajnie to maluje te brwi, chociaż tak przeczesuje, zostawia troszeczkę koloru, troszkę je tam jakby dyscyplinuje, to się, one później się trzymają ładnie cały dzień, ale bez takiego efektu, wiecie, takie przyklejone te brwi, jakby, wiecie, tak o, przyklejone, nie, to nie ten efekt, to jest wszystko delikatne bardzo, tego to bardzo lubię i to nadal polecam, jak znajdę naturalny odpowiednik, to na pewno gdzieś w moich mediach społecznościowych zobaczycie ten odpowiednik. No ale na razie jeszcze nie mam. Zobaczymy, może gdzieś się wybiorę na jakieś targi i może mi się uda coś wtedy kupić. No ale także to było to i teraz został nam ostatni kosmetyk i jest to lip tint marki Belle, który kupiłam w Biedronce. Wygląda to tak. Jako tint był delikatny. Nawet się trzymał, ale to ta konsystencja, to nakładanie, to było dziwne dla mnie. Teraz już chyba te tinty nie są modne, tylko wszyscy mają te super trwałe, matowe pomadki, a to jakoś tak do lamusa odeszło. Więc także ta oto pomadka odchodzi do mojego lamusa. I to by było wszystko, pozbyłam się wszystkiego. Teraz mam już porządek w szufladzie i mam tam praktycznie tylko i wyłącznie kosmetyki naturalne, chociaż przyznam się Wam, że zostawiłam sobie dwa podkłady totalnie nienaturalne. To są oto te podkłady. Jak ktoś potrzebuje zrobić sobie zdjęcie albo nagrać filmik i wyglądać ładnie, to to są podkłady, które to zapewnią na 100%. Ciężko było dostać, jak one się pojawiły na rynku, bo wiecznie były wykupione. One były w Hebe dostępne, no bo to Catrice. Natomiast te udało mi się konkretnie w DM-ie w Niemczech kupić, bo tam po prostu nie było takiego parcia na te dwa podkłady, na ten jeden właściwie podkład. I po prostu były wszystkie kolory dostępne, jakie się udało. Ja mam tutaj 0,10 Light Beige i 0,30 Sand Beige. I ten 0,30 Sand Beige pasuje na moją cerę teraz, jak jestem w miarę opalona. A ten jest ok w zimie, można je mieszać. I to są takie dwa kosmetyki, dwa podkłady, które totalnie nienaturalne, które zostawiłam w swojej kolekcji, ponieważ ja też czasem potrzebuję jakby większego krycia lub na imprezę, lub coś po prostu raz na miesiąc się tak umalować, żeby wyglądać tak nieskazitelnie i żeby to światło tak się pięknie odbijało i w ogóle szał, ciało i czego tam chcecie jeszcze. No, a tak pozostałe myślę, że już mam naturalne. Jeśli będziecie chcieli, to pokażę Wam moją kolekcję kosmetyków naturalnych, która cały czas się powiększa i mam nadzieję, że niedługo właśnie jeszcze się zaopatrzę w jakieś tusze do rzęs, te produkty do brwi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I wtedy będę mogła Wam już wszystko pokazać, co posiadam, bez wstydu, że to jest nienaturalne. Mam nadzieję, że taki szybki film typu Projekt Denko Wam się podobał. Te wszystkie kosmetyki idą siu do wyrzucenia do kosza, a ja tymczasem zapraszam Was do oglądania moich kolejnych filmów. Widzimy się już niedługo, trzymajcie się, hej! Jeśli Wam się podobało, to zostawcie tą subskrypcję, bo ja nie wiem, komu ja mam to później nagrywać. Hello!